tajemnice Głasza. Moje drogie, ja już Wam troszeczkę ich zdradzałam, mówiłam Wam o tych sprytnych wyżłobieniach i co one robią. A teraz pokażę Wam tak zwane wirki, które nawet przez wiele osób, które uczą i robią Głasza, nie są znane. Poza tym, co Wam opowiadałam, że masujecie poziomo, pionowo, różnymi tutaj tymi krawędziami, to możecie także robić takie wirki. Bardzo fajnie odstresowują buzię, wygładzają, czyli łapiecie sobie tak Głasza, raczej używacie tej powierzchni wklęsłej i robicie do góry, zawsze do góry, zagarnianie takimi sprytnymi wirkami. Możecie się pobawić na buźce, na dekolcie, na czole, robimy wirki. Super sprawa, jeśli wcześniej nałożyłyście jakieś genialne serum albo na przykład nasze genialne peptydy Adifil czy Botox Like, to możecie je też takimi wirkami wmasować, bo pamiętajmy, że pielęgnacja jest ważna jak rok okrągły, ale jeśli kochacie słońce w równym stopniu jak ja, oczywiście się przed nim chroniąc, to mimo wszystko bardzo, bardzo musicie dbać też o swoją skórę latem, żeby była piękna, żeby była niewysuszona, żeby nie dostawała plamek. No, trochę piegów można od biedy złapać.